powiedział, że musisz nieść swój krzyż, że choroba albo sytuacja, w której jesteś, to jest krzyż od Boga. Bo każdy człowiek powinien cierpieć dlatego, że Jezus cierpiał. Jeżeli ktoś ci kiedyś powiedział, że musisz nieść swój krzyż, że twój problem to jest twój krzyż, to cię okłamał. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że Jezus zginął za to, żebyś ty nie musiał ponosić odpowiedzialności za błędy w twoim życiu. Grzech to jest błąd. Jeżeli nawigacja ci powie, skręć w lewo, a ty skręcisz w prawo, to znaczy, że poniesiesz tego konsekwencje i będziesz miał dłuższą drogę. Tak samo jest z grzechem. Jeżeli zgrzeszysz, to zbłądzisz. I to cię oddziela od Boga. I wiesz co, jedyny grzech, jaki cię oddziela od Boga, to jest twoje ego. Bo jeżeli tylko zawołasz do Boga, że chcesz, żeby przyszedł do twojego życia, jeżeli tylko zawołasz do Niego, że nie chcesz żyć bez Niego, to zamieszka w tobie Duch Święty. To zamieszka w tobie Duch Święty. I jeżeli ktoś ci mówi, że musisz chodzić do spowiedzi i mówić tam swoje grzechy, to jak wiecie, ja to kiedyś robiłam bardzo długo i frustrowałam się, bo co spowiedź miałam te same grzechy. I tylko tak sobie myślałam, żeby znowu nie trafić na tego samego księdza, żeby znowu się nie spowiadać temu samemu, bo aż mi było głupio. Ale teraz wiem, że jedyny grzech, jaki mnie oddziela od Boga, to było moje własne ego. Dlatego, że bardziej patrzyłam na swój czubek nosa, niż na tego, który mnie stworzył. Że bardziej patrzyłam na to, co jest dla mnie ważne, niż tak na to, co w ogóle mówi Bóg. Wiecie, ja to zobaczyłam. Ja kiedyś powiedziałam do tego Boga, żeby przyszedł do mojego życia, kiedy już miałam dosyć tego syfu. Religia okłamywała mnie wiele lat. Wiele lat jej wierzyłam. Wiele lat myślałam, że ten człowiek, który stoi na ambonie, że on jakoś mnie przybliży do Boga. Ale kurczę, zobaczyłam, że to nie jest prawda. Bo nic w moim życiu się nie zmieniało. Nic się nie zmieniało. A przecież Jezus jest Bogiem. Przecież Jezus to jest ta osoba, która przyszła na krzyż, żeby w ogóle zmienić wszystko, żeby zrobić rewolucję w życiu. Jezus nie przyszedł na krzyż po to, żeby raz na rok święcić jakieś jaja. Jezus nie przyszedł po to, żeby w grudniu śpiewać kołysanki. Jezus przyszedł, żeby zmienić realnie życie. On przyszedł, żeby pojednać cię z Ojcem, o którym zapomniałeś. Z Ojcem, o którym słyszysz, ale do którego nigdy nie przyszedłeś. Jezus przyszedł po to, żebyś mógł czerpać z Bożej niezasłużonej przychylności i miłości. Bo jeżeli nigdy nie przyszedłeś do tego Boga, no to przepraszam, ale On nie jest twoim Ojcem. To tak jakbyś przychodził do sąsiada i dobrze sobie z nim żył. Mówił mu jakieś rzeczy. To nie znaczy, że ten sąsiad jest twoim ojcem. Do Boga trzeba przyjść i powiedzieć, że Jezu, ja oddaję ci swoje życie i chcę być dzisiaj, od dzisiaj twoim dzieckiem. Nie chcę żyć już bez ciebie. Wiecie, on na nic innego nie czeka. On nie czeka, aż sobie czymś zasłużysz. On nie czeka, aż zrobisz jakieś dobre rzeczy. On w ogóle, go w ogóle to nie dotyczy. Dlatego, że Bóg jest duchem i On patrzy na to, co duchowe. A wszystkie uczynki to sobie możesz robić w ciele. One Boga nie dotyczą. Słowo Boże mówi, że zbawienie jest z łaski. Jeżeli nigdy nie przyszedłeś do Boga, to nie masz w ogóle zbawienia. Możesz chodzić co niedzielę do kościoła, a znajdziesz się w piekle. Możesz być dobrym człowiekiem i iść prosto do piekła. Zastanów się, czy kiedykolwiek w życiu z własnej nieprzymuszonej woli zawołałeś do Boga. Nie mówię o kościele, nie mówię o religii, tylko czy ty osobiście w swojej własnej woli zawołałeś do Jezusa, żeby przyszedł do twojego życia. Bo to jest jedyna opcja, w której Bóg może do ciebie przyjść i zamieszkać w tobie. Wiecie, kiedyś do Jezusa ciemną nocą przyszedł Nikodem. Taki tam znawca pisma. Przyszedł do niego i zapytał, jak ma wejść do Królestwa Bożego.
I Jezus mu powiedział, że musi się narodzić na nowo. A ten facet w ogóle nie wiedział, o co chodzi, bo on był starszym mężczyzną. I zapytał Jezusa, jak ja mam wejść do łona swojej matki i się narodzić na nowo? Przecież ja jestem stary facet. I Jezus mu powiedział, że musi się narodzić z ducha. Nie z ciała, tylko z ducha. I każdy z was musi się dzisiaj narodzić z ducha. Możesz żyć w ciele i być, wiesz, takim zombiakiem. Każdy z was oglądał na pewno filmy o zombie. Widział zombie. No to wy teraz jesteście takie zombie. W ciałach, ale bez ducha. Bóg może ożywić waszego ducha. I możecie dzisiaj żyć prawdziwym życiem. A nie płytkim w ciele. Bóg jest realną osobą. Bóg jest realną osobą. I tak jak 2000 lat temu On uzdrawia i uwalnia. Tak jak 2000 temu, lat temu, działa dzisiaj tutaj na ziemi. Wiecie, to jest dobra wiadomość. Dobrą wiadomością jest to, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. Aby każdy, kto uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeżeli nigdy nie pojednałeś się z Bogiem, nie masz życia wiecznego. Twoje ciało się rozłoży i pójdziesz do piekła i diabeł będzie smalił ci dupę ogniem. Tym rozwiązaniem na to jest Jezus. Jezus, który zginął na krzyżu. Za ciebie, personalnie za ciebie. I nie mów, że Jezus zginął za wszystkich, bo On zginął za każdego osobno. Jeżeli tego nie przyjmiesz, to On za ciebie nie zginął. Ty tego nie przyjąłeś. To tak jakby dziadek zostawił ci w testamencie wielki dom. I wiesz, ty musisz pójść do urzędu i podpisać ten papier, że ty w ogóle chcesz ten testament. Tak samo Jezus na krzyżu Golgoty zostawił ci testament. On ci tam zostawił wielki testament. I musisz go przyjąć swoją wiarą. Jeżeli nie przyjmiesz go, to tak jakbyś nie poszedł do urzędu i nie podpisałbyś dokumentów w tym spadku za dom. Nie dostałeś domu, bo nie podpisałeś dokumentu. Jeżeli nie przyjmiesz, że Jezus za ciebie zginął w ciele na krzyżu, jeżeli nie przyjmiesz w ten sposób Jezusa, no to tego nie masz. I diabeł będzie cię dojeżdżał. Ja jestem tutaj, dlatego, że mnie kiedyś dojeżdżał i nie chcę, żeby dojeżdżał was. Możecie dzisiaj się pojednać z Bogiem. Ja wam nie mówię o żadnej religii. Ja wam nie mówię tutaj o żadnym takim kościele z tej ziemi. Ja wam mówię o relacji z Bogiem. Ja wam mówię o żywym Jezusie, który może przyjść w każdej chwili. Wystarczy tylko, że zawołasz, a będziesz uratowany. Jezus jest ratunkiem. On nie jest sloganem. Jeżeli Jezus jest dla ciebie sloganem, to przyjdź. To przyjdź. Pomodlimy się o ciebie. Jeżeli nigdy nie doświadczyłeś mocy Boga, przyjdź, my Go znamy i my Ci pokażemy, czym jest, kim jest żywy Bóg. Możesz Go doświadczyć, bo Bóg jest doświadczalny. On jest doświadczalny we wszystkim.